Adam Zwoliński to prodziekan do spraw organizacji i rozwoju Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył Politechnikę Szczecińską, a także szkoły podyplomowe w Gdańsku, w Holandii i Szwecji. Stopień doktora habilitowanego w zakresie architektura i urbanistyka zdobył na Politechnice Wrocławskiej. Pracuję na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym od roku 2004. Jak również od tego czasu prowadziłem stałą współpracę zawodową z Biurem Architektonicznym Dużym w Szczecinie. W związku z tym te dwa doświadczenia pracy zawodowej i naukowej od tego czasu łączyłem. Adam Zwoliński jest autorem wielu branżowych publikacji. Ma na koncie ponad 70 zrealizowanych opracowań projektowych, udział w licznych grantach i projektach badawczych. Od dzisiaj pełni też funkcję architekta miejskiego w Kołobrzegu. Oczekujemy, że osoba architekta miejskiego po pierwsze z dystansem spojrzy na sprawy miasta związane właśnie z planowaniem przestrzennym, ale też w sposób spójny i harmonijny zadba o przestrzeń miejską, o rozwój tej przestrzeni miejskiej. Kołobrzeg ma uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla 44% swojej powierzchni. Prowadzonych jest 38 różnych postępowań, które mogą poprawić ten współczynnik. Plany stają się coraz bardziej szczegółowe, pełne architektonicznych detali, o które trzeba zadbać. No pierwszy z tych tematów, o którym rozmawialiśmy, na pewno taki, który jest interesujący w mieście, to jest ta wschodnia strona, to znaczy tereny Podczela. Myślę, że temu tematowi będę się przyglądał na początku. Rolą architekta miasta jest rola głównie opiniodawcza, ewentualnie koncepcyjna przy rozwoju różnych obszarów miejskich. Do zadań architekta miejskiego będzie też należała współpraca z niemal wszystkimi wydziałami urzędu, inicjowanie i organizacja konkursów dotyczących estetyki przestrzeni miejskiej, zagospodarowania, rewitalizacji, urbanistyki i architektury, a także dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opiniowanie lokalizacji obiektów tymczasowych czy zbycia nieruchomości gminnych.